Dobry wieczór Państwu. W drugi świąteczny wieczór zaprosiłam do studia gościa, który będzie bohaterką właściwie naszego dzisiejszego programu. Aleksandra Sozańska-Kut nagrała niedawno swoją pierwszą solową kasetę. Opowiedz o jej realizacji. Właśnie niedawno udało mi się nagrać kasetę Kolędy i Pastorałki w moim wykonaniu, w mojej aranżacji, w moim pomyśle wykonawczym. A Kolędy i Pastorałki dlatego, ponieważ nagranie odbyło się w niedługim czasie poprzedzającym święta, w związku z tym zdecydowałam się właśnie na taką kasetę, chcąc zrobić wszystkim ludziom, dzięki którym tutaj mogę bardzo sympatycznie żyć w Bolesławcu, chciałam tą kasetę zadedykować. Co usłyszymy? W programie czy na kasecie? Programie. W programie usłyszymy parę kolęd, 4 albo 5 kolęd z tej kasety właśnie. Będą to kolędy Cicha noc, święta noc, Bosy pastuszek, taka dosyć współczesna pastorałka, bardzo sympatyczna. Staropolską kolędę Cicho wszędzie, która jest troszeczkę zapomnianą kolędą, ale za to bardzo, bardzo ładną. Poza tym też staropolską piękną kolędę Nie było miejsca dla Ciebie oraz pastorałeczkę Choinek blask. I to chyba wszystko. To, że nagrałaś kasetę, jest niewątpliwym wydarzeniem w Bolesławcu. W związku z tym na pewno będą tacy widzowie, którzy są zainteresowani kupnem właśnie tej kasety. Powiedz, gdzie ją można dostać. Kasetę generalnie rozprowadza Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Kędzierzynie, Koźlu i w województwie opolskim i w diecezji opolskim, ponieważ właściwie to stowarzyszenie nagrało mi tą kasetę. A tutaj w Bolesławcu dystrybucję prowadzi mój mąż, Adam Kut. No i tyle. Którego również zobaczymy razem z Tobą w programie. No tak, udało mi się namówić mojego męża, żeby wziął udział w paru kolędach i potowarzyszył mi przed kamerą. Mam do Ciebie wielką prośbę, mam nadzieję, że ją spełnisz. Poproszę Cię o zaśpiewanie jednej z kolęd specjalną dedykacją dla widzów. Zrobię to z wielką przyjemnością, zwłaszcza, że nie mam możliwości przekazania wszystkim ludziom w Bolesławcu, wszystkim moim sympatykom życzeń świątecznych i zrobię to poprzez zaśpiewanie jednej z moich ulubionych kolęd, czyli Cicha noc, święta noc. Thank you.
pasał w górach owce i wrzała się spał. Nagle aniołowie z nieba wbiegli, przyfrunęli, obudzili go, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Tam, gdzie stajenka razem z wykonkami, leży dzieciąteczko i zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne wódki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr przed siebie, a na niebie blask od gwiazd. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Dzieciąteczko i na zianku śpi. Świat na to czeka wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, na niebie pierwszej gwiazdy blask. Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu jest młodą szkołą. Powstało 1 września 1991 roku i w tym roku były pierwsze przyjęcia uczniów. Przyjęliśmy wtedy, 6 lat temu, uczniów do 2 klas pierwszych i te 2 klasy pierwsze ukończymy naukę w roku 1995. No więc absolwenci nasi to 2 roczniki w roku 1995. W 5 pierwszy rocznik absolwentów wyszedł i w roku 1996 drugi rocznik absolwentów. Szkoła powstała w
miejscu, gdzie do tej pory, czyli do niedawna, istniało studium nauczycielskie, a w ostatnim okresie także kolegium nauczycielskie. W tej chwili w tym budynku nie ma już ani studium nauczycielskiego, ani kolegium. Ostatni absolwenci opuścili kolegium w roku 1996. Także w tej chwili przy ulicy Dolnej Młyny 60 istnieje tylko ta szkoła, drugie liceum ogólnokształcące imieniem Janusza Korczaka. W szkole naszej jest razem 15 oddziałów, a liczba uczniów wynosi 470. I jest to tak, że obecnie klas czwartych mamy 3, jest z nich 94 uczniów. 3 także klasy trzecie, razem 104 uczniów. Klas drugich mamy 4, jest z nich 120 uczniów. A klas pierwszych w tym roku szkolnym mamy 5 i jest z nich 152 uczniów. Ale ta liczba oddziałów 15 to jest maksymalna liczba oddziałów, które mogą się w naszej szkole pomieścić. W tym roku do naszego liceum będziemy mogli przyjąć tylko 90 uczniów. Ze względów lokalowych możemy zorganizować tylko 3 pierwsze klasy, razem 90 uczniów. W związku z tym nie będzie możliwe to, co było przez 2 lata poprzednie, że przyjmowaliśmy do naszej szkoły także część tych kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne w innych szkołach, zwłaszcza w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Ja nie zdawałam tych egzaminów, przyszłam tutaj, bo nie przyjęli mi do innej szkoły. W pierwszym liceum pracowałem lat 18, a właściwie lat 19, a w tym liceum pracuję już 7 rok, więc jestem jedyną osobą w Bolesławcu, która zna obie te szkoły. I ja mogę powiedzieć, że pierwsze liceum ogólnokształcące jest szkołą dobrą, czy bardzo dobrą, ale drugie liceum ogólnokształcące jest szkołą równie dobrą. Różni nas może od pierwszego liceum to, że jesteśmy po pierwsze szkołą mniejszą. Mamy po te 3-4 oddziały. W pierwszym liceum jest z reguły po 5 klas równoległych. Więc my jesteśmy taką szkołą średniej wielkości. A po drugie, no, różni nas to, że my jesteśmy młodzi, czyli my jesteśmy w związku z tym bez sukcesów. Pierwsze liceum przez te półwiecze dopracowało się wielu sukcesów dydaktycznych, a my mamy wszystko przed sobą. Mi się ta szkoła podoba. Jest naprawdę fajnie. W ogóle poziom w szkole nauki jest bardzo dobry, wysoki i po prostu nawet, to znaczy to widać nawet na lekcjach, jak i programy i wszystkie takie ten. I jest bardzo fajnie. Bo uważam, że są to świetni ludzie, nauczyciele także. Atmosfera jest bardzo przyjemna. No i jest w porządku. Staramy się o to, żeby ta szkoła pewną specyfikę miała. To pracownia komputerowa, w której znajdują się komputery IBM. No ten, przed którym siedzę, jest to komputer typu XT, czyli jeszcze dosyć przestarzałego typu, ale w zasadzie sposoby postępowania przy różnych klasach sprzętu są całkiem podobne. Także jeżeli uczniowie dobrze poznają edytor tekstu pracujący na komputerze XT, to nie będą mieli zbyt wielkich problemów, żeby przestawić się na inny typ komputera. Mamy też jeszcze komputery typu 386, to są wzdłuż tam ściany i ostatnio właśnie znalazły się fundusze na zakup komputerów takich najnowszych. Będziemy mieli jeden komputer multimedialny, także będzie można pokazać uczniom to, co się aktualnie dzieje w świecie w informatyce. Pierwsza część roku szkolnego przeznaczona jest na to, żeby uczniowie się zapoznali z podstawami obsługi komputera i następnie z programami użytkowymi takimi jak edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne czy bazy danych. Mamy jeszcze w planie zastosowanie komputerów w nauczaniu matematyki. Główny nacisk jest położony na programy użytkowe. Programy użytkowe, do tego teraz to aktualnie realizujemy i do tego nawet będziemy jeszcze wracać w ciągu roku szkolnego. Chodzi o to, żeby uczniowie nie bali się komputera, żeby w swoich pracach starali się wykorzystywać komputer. No, ja się bardzo cieszę, że wybrałem właśnie to liceum, głównie z tego względu, że po prostu stworzono mi tu właściwe warunki do pracy. Mogę po prostu trenować i uczyć się. Nauczyciele idą na ustępstwa,
No i dzięki temu po prostu mogę rozwijać swoją karierę tenisową. Ale mówi się w mieście, że pierwsze liceum jest lepsze od drugiego. No ja jestem akurat przeciwnego zdania z uwagi na to, że po prostu tutaj wydaje mi się, że jest lepsza atmosfera dla sportu. Mam zamiar w przyszłości studiować w Warszawie, w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. Staramy się jak najlepiej naszych uczniów do studiów wyższych przygotować i w starszych klasach, a zwłaszcza w klasie ostatniej, maturalnej, w klasie czwartej 6 godzin spośród 23,5 godziny, które w ogóle uczeń ma w klasie czwartej, czyli dużo, bo to jest ponad 1/4 zajęć, to są godziny, które uczeń sam wybiera. Czyli uczeń sam decyduje, czy się uczy w większej ilości matematyki, czy przedmiotów humanistycznych, języków obcych, czy przedmiotów przyrodniczych. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo często jest tak, że uczeń zaczynający naukę w liceum nie wie jeszcze, czym będzie się chciał w przyszłości zajmować. Natomiast w klasie czwartej już z reguły to wie. Jadę teraz do Warszawy na turniej tenisowy. Później mam w planie Mistrzostwa Polski dla 21, później seniorskie, a później matura. A później? Później AWF, bądź też kariera zawodowa. Czyli będziesz wybierał między dalszą nauką a karierą zawodową? Czy będę starał się połączyć te dwie rzeczy, ponieważ dobry zawodnik zawsze musi mieć po prostu światły umysł i żeby był lepszy od innych, musi właśnie ich pokonać swoją inteligencją. W roku 1995 zdało egzamin dojrzałości w naszej szkole 72 uczniów. Na studia wyższe dostało się 31, czyli 43%. Tu chodzi o uczelnie wyższe typu uniwersytety, politechniki, akademia medyczna. A pozostali do kolegiów nauczycielskich i do różnych szkół policjalnych. Drugi rocznik naszych absolwentów, rok 1996, więc ostatni rok, świadectwo dojrzałości otrzymało 63 naszych absolwentów, na studia wyższe zostało przyjętych 35, to w procentach licząc to jest 56%, więc lepszy wynik niż w poprzednim roku. A pozostali do kolegiów nauczycielskich i do różnych szkół policjalnych. Więc te statystyczne dane, według mojego rozeznania, tak na tle ogólniaków w województwie jeleniogórskim, mieszczą się w takiej granicy średniej wyników, jakie uzyskują ogólniaki z tego naszego województwa. Szkoła jest naprawdę dobra, nauczyciele, w ogóle wszystko jest w porządku, nie ma jakichś takich podziałów na lepsi, gorsi, tylko po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami. A to jest też pewnie specyfika tej szkoły, że kadra tej szkoły jest w większości młoda. Ja należę do najstarszych nauczycieli tej szkoły. Jest to kadra w pełni wykwalifikowana, absolwenci najczęściej Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także i innych uczelni. Więc jest to kadra, uważam, bardzo dobra. Ja chciałbym mieć takich nauczycieli, gdybym był uczniem. Spróbujcie teraz opowiedzieć historię Karusi na dwa sposoby. Raz z punktu widzenia racjonalisty, pseudoklasyka, a drugi raz tak, jak uczyniłby to romantyk. W tym roku, jeśli chodzi o klasy pierwsze, te, które zamierzamy zorganizować od września, jak powiedziałem, będą to trzy klasy pierwsze i każda z tych klas pierwszych będzie nieco inna. To znaczy tak, pierwsza klasa A będzie klasą o profilu podstawowym i będzie tam wprowadzony język angielski i język rosyjski. Natomiast klasa pierwsza B będzie to klasa o profilu humanistycznym. Klasa, gdzie większy będzie wymiar nauczania przedmiotów humanistycznych, w szczególności języków obcych i będzie tam język francuski z językiem niemieckim. Natomiast trzecia z klas pierwszych, ta klasa w naszej nomenklaturze pierwsza C, to będzie klasa o profilu podstawowym, ale zamierzamy wprowadzić w tej klasie poszerzony wymiar nauczania języka niemieckiego. A drugim językiem w tej klasie będzie język francuski.
A gdybyś miał zachęcić wszystkich tych kandydatów, którzy będą w tym roku zdawać do drugiego ELO, co byś im powiedział? Powiedziałbym im, że z początku w każdym liceum jest trudno. Zawsze uważa się wszystkich nauczycieli za terrorystów, ale później wszystko, sytuacja się wyklarowuje i zaczyna się lubić po prostu chodzić do szkoły. Zapraszam do tej szkoły, bo naprawdę jest bardzo fajnie. Chciałbym zachęcić, bo naprawdę się opłaca. Jest ciężko, ale później ma się przyszłość. I źle jest, moim zdaniem, że nie ma tu dyskotek. W innych ogólniakach, znaczy w tamtym ogólniaku i w innych szkołach są, a u nas no niestety nie ma. I uważam, że jedyna rzecz negatywna to jest właśnie to. W poprzednich dwóch latach do naszej szkoły zgłaszało się mniej kandydatów niż było miejsc. W związku z tym była możliwość przyjęcia do naszej szkoły tych kandydatów, którzy dobrze zdali egzaminy do innych szkół średnich, zwłaszcza do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Proszę Państwa, w tym roku takiej możliwości nie będzie. W ciągu lat ostatnich kilku zgłaszało się nam około 100 kandydatów. I tych wszystkich, którzy zdali egzamin, przyjmowaliśmy, plus jeszcze pewną ilość tych, którzy zdali egzamin w innych szkołach. W tym roku możemy przyjąć tylko 90 kandydatów do trzech klas. I z doświadczeń ostatnich lat wiem, że taka ilość uczniów się do nas na egzamin wstępny zgłasza. W związku z tym nie będzie żadnych możliwości, żeby przyjąć do naszej szkoły innych kandydatów niż ci, którzy u nas będą zdawali egzamin wstępny. Bardzo proszę, żeby wziąć to pod uwagę przy swoich decyzjach, żeby w tym okresie od marca do maja, kiedy się składa te podania do szkół średnich, aby już tę decyzję ostateczną podjąć. Ja ze swojej strony bardzo zachęcam do tego, aby te dokumenty składać właśnie do drugiego liceum uczącego. Oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy lubią się uczyć. Tych, dla których nauka jest, nie jest trudnością. No, tych wszystkich, którzy myślą o studiach wyższych.